Teraz rozwiążemy kilka zadań ze strony Akademii Kana. Link do tych ćwiczeń znajdziesz w opisie tego filmu. Mamy tutaj ciasto. Stefania zjadła 5 kawałków ciasta. Ishan zjadł 1 kawałek. Jeśli na początku mieliśmy 7 kawałków, 7 równych kawałków, to jaka część ciasta pozostała? Skopiuj to zadanie i przełączymy się na tablicę. W porządku, już mamy. Myślę, że najlepiej będzie to zobaczyć na rysunku. Na początku mieliśmy 7 równych części. Czyli podzielę to ciasto na 7 równych części. Ja narysowałam odręcznie, ale pamiętajcie, że każda z tych części powinna być równa. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 równych części. Mamy 7 równych części. I teraz wiemy, że Stefania zjadła 5 kawałków. To kolorujemy. 1, 2, 3, 4, 5. Ishan zjadł 1 kawałek, czyli zjadł ten 6. I mamy odpowiedzieć na pytanie, jaka część ciasta została? Został 1 kawałek z 7. Zatem pozostała 1/7 ciasta. Przełączmy się na stronę Khan Academy i sprawdźmy. Wpiszę 1/7. Zgadza się? Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Umaima zjadła 3 kawałki ciasta, Stefania zjadła 2. Jeśli Umaima wzięła 0,3 całego ciasta, to jaki ułamek całego ciasta pozostał? Ponownie skopiuję to zadanie i przełączę się na tablicę. Umaima zjadła 3 kawałki ciasta. 3 kawałki, ale wiemy też, że zjadła 0,3 ciasta. Czyli to znaczy, że zjadła 3 kawałki z 10. Zatem nasze ciasto musiało być podzielone na początku na 10 części. Czyli w mianowniku mamy 10. To ciasto zostało podzielone na 10 części. Stefania zjadła 2 części. Zatem wiemy, że zjadła 2 części z 10, czyli zjadła 2/10. Zapiszę to jeszcze raz. Umaima zjadła 0,3, a Stefania zjadła 0,2 ciasta. Ile to jest 0,3 dodać 0,2? Jeżeli dodajemy ułamki o takich samych mianownikach, mianownik przepisujemy, pozostaje bez zmian i dodajemy tylko liczniki. To jest 3 plus 2. A 3 plus 2 to jest 5. Czyli mamy 0,5. Czyli dziewczyny zjadły 0,5 ciasta. Mamy pytanie, jaka część ciasta została? Wiemy, że zostało 0,5 ciasta, a to jest inaczej 1/2. Sprawdźmy. Wpiszemy 0,5. 0,5. Zgadza się. Zapraszam Was do rozwiązania tych ćwiczeń na stronie Akademii Kana.